Poprzednio omówiliśmy sobie magnesowanie taśmy, trochę powiedzieliśmy o budowie głowic do zapisu sygnału na taśmie i do odczytywania tego sygnału. A dzisiaj zajmiemy się odczytywaniem sygnału z taśmy magnetycznej i zrobimy to jako pierwszy ze wzmacniaczy występujących w magnetofonie, omówienie tego układu. Dlatego, że wzmacniacz zapisu wymaga omówienia generatorów. Co będzie tematem następnego odcinka. Wzmacniacze odczytu są różnej budowy. Są to układy tranzystorowe. I dla przykładu wzmacniacz odczytu zintegrowany w jednej kości wraz z regulatorem prędkości obrotowej silnika. I takie układy stosowano w walkmanach. A dawniej były też budowane w oparciu o lampy. Siła elektromotoryczna indukowana w głowicy przy przesuwie taśmy zależy od wartości strumienia wytworzonego przez taśmę i szybkości jego zmiany. W związku z bardzo nierównomierną charakterystyką przedstawiającą zależność między indukowaną w głowicy siłą elektromotoryczną a częstotliwością zapisanego sygnału, należy przy projektowaniu wzmacniacza odczytu stosować korekcję częstotliwości. Normami określono przebieg charakterystyki zapisu przy różnych prędkościach przesuwu taśmy. Przy odczycie nagranego zgodnie z normami sygnału, wartość siły elektromotorycznej w zależności od częstotliwości ma przebieg podobny do zaznaczonego na rysunku. Generalnie ta cieniutka linia to jest przebieg idealny, ale nie mamy takiego przebiegu w rzeczywistości. I jeżeli nie uwzględnimy wpływu szczeliny i strat energetycznych w głowicy, wówczas zależność siły elektromotorycznej od częstotliwości w górnym zakresie, tak poczynając mniej więcej od 500 Hz, zaczyna przybierać płaski przebieg. Jest to krzywa oznaczona cyfrą 1. Ale w rzeczywistości na tę charakterystykę mają wpływ takie czynniki jak szerokość szczeliny głowicy odczytującej, straty energetyczne w rdzeniu głowicy i styk głowicy z taśmą. W związku z czym charakterystyka ma przebieg zbliżony do przebiegu narysowanego z numerem 2, ten zakrzywiony. Ona opada w zakresie górnych częstotliwości. W związku z czym charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza odczytu ma przebieg podobny do tego na rysunku. Taki przebieg charakterystyki zapewnia przy odczycie taśmy jednakową, równiutką wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza w zakresie całego pasma częstotliwości akustycznych, które na taśmie zapisaliśmy. Tą część charakterystyki kompensujemy wzmocnieniem niskiego zakresu częstotliwości, natomiast wpływ szczeliny i spadek wzmocnienia częstotliwości w górnym zakresie kompensujemy tym fragmentem charakterystyki wzmacniacza odczytu. Pamiętajmy, że to nie jest charakterystyka zapisana na taśmie, tylko jest to charakterystyka wzmacniacza odczytu, żeby charakterystykę zapisaną na taśmie i odczytywaną przez głowicę, czyli charakterystykę o numerze 2, można było przedstawić jako płaską charakterystykę częstotliwościową na wyjściu wzmacniacza odczytu. W książce Radiotechnika dla praktyków pana Masewicza mamy przykład wzmacniacza odczytu z magnetofonu Tonette. My jednak omówimy przykład lampowy na podstawie schematu magnetofonu ZK-120. Jednak zatrzymajmy się jeszcze przez moment i omówmy sobie wpływ szerokości szczeliny na jakość sygnału otrzymywanego na wyjściu głowicy magnetycznej. Posłużę się materiałami z książki panów Głuskiego i Pruchnickiego o magnetofonie ZK-120, 140 itd. Tutaj mamy rozpływ strumienia taśmy w głowicy odczytującej
na podstawie tego rysunku umówimy sobie wpływ szerokości szczeliny. I tak, na przebieg siły elektromotorycznej, która indukuje się w takiej głowicy, w zależności od długości zapisanego śladu, ma wpływ zjawisko podziału strumienia taśmy stykającej się z rdzeniem głowicy odczytującej. I strumień ten dzieli się na dwie części. Jest to część użyteczna strumienia fiu i ten strumień zamyka się w obwodzie, na którym jest nawinięte uswojenie głowicy i tutaj wzbudza się siła elektromotoryczna. I teraz mamy jeszcze drugą część strumienia. Jest strumień tracony, FiS. Jest on tracony z punktu wzbudzania się siły elektromotorycznej i ten strumień zamyka się przez szczelinę powietrzną głowicy. Wzajemny stosunek tych dwóch części strumienia elementarnego nie jest wielkością stałą i zależy od długości zapisanego śladu. Długość zapisanego śladu lambda to jest częstotliwość. I wraz ze zmniejszającą się długością zapisanej fali maleje użyteczna część strumienia. Ta użyteczna część strumienia powinna wnikać do uswojenia głowicy, więc stąd maleje siła elektromotoryczna, która się indukuje na zaciskach takiej głowicy. Po uwzględnieniu tego zjawiska i ułożeniu odpowiedniego równania na strumień użyteczny dochodzi się do wzoru na siłę elektromotoryczną E1. Jest to amplituda siły elektromotorycznej, która jest indukowana w uzwojeniu głowicy po uwzględnieniu wpływu szerokości tej szczeliny. Natomiast E jest to amplituda siły elektromotorycznej indukowanej w głowicy bez uwzględnienia wpływu szczeliny i strat w rdzeniu. Wiecie, prądy wirowe, podobne tam zjawiska, przemagnosowywanie się rdzenia, to są straty właśnie w rdzeniu. S to jest czynna szerokość tej szczeliny, a lambda to jest częstotliwość, która jest zapisana na taśmie. Czyli czynna szerokość szczeliny jest w przybliżeniu 1,15 razy większa od geometrycznej szerokości szczeliny głowicy. I dla przypomnienia, przebieg siły elektromotorycznej po uwzględnieniu szerokości szczeliny. Trzeba powiedzieć też słowo o sprawności magnetycznej głowicy. Liczba linii sił strumienia magnetycznego wnikającego do uswojenia takiej głowicy zależy od całkowitej oporności magnetycznej głowicy, a ten obwód magnetyczny głowicy składa się z oporu magnetycznego szczeliny oraz oporu magnetycznego rdzenia. Opór magnetyczny rdzenia nie jest wielkością stałą, się zmienia wraz z częstotliwością. On rośnie wraz z częstotliwością i to ze względu na straty z prądów wirowych i z histerezy. Prądy wirowe, które płyną w rdzeniu głowicy, wytwarzają strumień magnetyczny skierowany przeciwnie do strumienia przenikającego rdzeń głowicy i zmniejszają go, a więc zmniejszają wartość siły elektromotorycznej na zaciskach głowicy. Straty z prądów wirowych i z histerezy rosną wraz ze wzrostem częstotliwości, stąd i wartość siły elektromotorycznej będzie malała z częstotliwością zapisanego sygnału. Częstotliwość rośnie, a wartość maleje. Stąd też wzmacniacz odczytu w swojej charakterystyce musi uwzględniać straty siły elektromotorycznej wynikającej z prądów wirowych i histerezy. Ten rysunek także pochodzi z książki o naprawie magnetofonu ZK-120. Nie rysowałem go samodzielnie, ponieważ jest dosyć skomplikowany, jeżeli chodzi o próbę narysowania go w moim programie graficznym. Przypomnę, że używam dość prostego programu graficznego. Dlatego prawa autorskie do tego rysunku należą
do tych panów. Ale żeby zrozumieć zasadę działania wzmacniacza odczytu, trzeba wpływ przylegania taśmy do głowicy omówić. I tak, odsunięcie nośnika magnetycznego od czoła głowicy powoduje zmniejszenie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu głowicy magnetycznej. Wraz ze zmniejszającą się częstotliwością zewnętrzne linie skupiają się coraz bliżej powierzchni nośnika. I przy dostatecznie dużej odległości nośnika od czoła taśmy linie magnetyczne nie będą wnikały w szczelinę, czyli w obwód magnetyczny głowicy. Takie odsunięcie się nośnika od czoła głowicy może być spowodowane na przykład przez pognieciony taśmę. I wtedy powoduje to wahania indukowanej siły elektromotorycznej na uzwojeniu głowicy. Zmniejszenie się wartości SEM indukowanej w głowicy wywołanej odsunięciem się nośnika od czoła głowicy można wyrazić takim wzorem, gdzie E2 to jest amplituda siły elektromotorycznej indukowanej w głowicy po uwzględnieniu szerokości szczeliny, strat w głowicy i niedokładnego styku nośnika z czołem głowicy. E1 jest to amplituda siły elektromotorycznej indukowanej głowicy z uwzględnieniem szerokości szczeliny, strat głowicy w przypadku idealnego styku nośnika z głowicą. D to jest odległość nośnika, a lambda to jest długość zapisanej fali. Znając teraz problemy trapiące głowice magnetyczne oraz przesuwającą się przed nią taśmę z zapisem sygnału fonicznego, możemy omówić wzmacniacz odczytu. Dlaczego omawiam tak stary magnetofon jak ZK-120? A ponieważ zawiera lampy. Także poniekąd troszeczkę zahaczamy o lampy i także o magnetofony. Napięcie indukowane w głowicy w czasie przesuwania się taśmy przed czołem tej głowicy dociera do siatki lampy, która jest triodą. Przybliżymy. No i jest to zwykły wzmacniacz oporowy zwiększający sygnał odczytany 5 mV, sygnał odczytany z głowicy i przez kondensator C3 oraz regulator poziomu odczytu, rezystor regulowany R5, sygnał trafia do interesującego nas obwodu składającego się z dwóch triod. I obie triody objęte są pętlą sprzężenia zwrotnego, w którym to właśnie sprzężeniu kształtowana jest charakterystyka, która nas interesuje. Charakterystyka drugiego i trzeciego stopnia wzmacniacza jest ukształtowana w taki sposób, aby na wyjściu wzmacniacza, czyli tu na anodzie drugiej triody, uzyskać jednakową wartość napięcia dla wszystkich częstotliwości akustycznych zapisanych na taśmie. Napięcie indukowane w uzwojeniu głowicy uniwersalnej nie jest wartością stałą, o tym już mówiliśmy, nie jest wartością stałą funkcji częstotliwości, ale wzrasta ze wzrostem częstotliwości na tak do około 2-3 kHz, to zależy od konstrukcji głowicy, a następnie opada na skutek wpływu szerokości szczeliny i strat w rdzeniu. Jest więc wymagana korekcja charakterystyki częstotliwości takiego wzmacniacza i tutaj zrealizowano to za pomocą gałęzi sprzężenia zwrotnego z kondensatorem C12, rezystorem R18, kondensatorem C5, rezystorem R7, R6 i kondensatorem C4. Zwiększenie wzmocnienia w zakresie małych częstotliwości uzyskuje się przez kondensator C12. Jego reaktancja wzrasta wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości.
Dlatego przy stałym poziomie napięcia wejściowego zmienny prąd anodowy drugiej triody jest większy przy małych niż przy średnich częstotliwościach. Zwiększenie wzmocnienia w zakresie górnych częstotliwości, przy których zmniejsza się napięcie głowicy na skutek wpływu szerokości szczeliny, uzyskuje się za pomocą kondensatora C4. Jego reaktancja maleje ze wzrostem częstotliwości. Skutek tego, przy stałym poziomie napięcia wejściowego zmienny prąd anodowy drugiej triody jest większy przy górnych niż przy średnich częstotliwościach. Czyli jeszcze raz powtórzmy. Ten kondensator swoją reaktancją wpływa na wzmocnienie niskich częstotliwości, a ten kondensator, którego reaktancja zmienia się z częstotliwością, ma wpływ na wysokie częstotliwości. I taki wzmocniony i skorygowany sygnał możemy wyprowadzić na jakiś zewnętrzny wzmacniacz, a w ZK120 mamy wbudowaną pentodę mocy i wzmacniacz wewnątrz magnetofonu. W magnetofonie Tonette za korekcję sygnału z głowicy odpowiedzialna jest ta gałąź pętli sprzężenia zwrotnego pomiędzy lampą L3 a lampą L2. Mamy taką samą funkcję niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości, ale mamy dodatkowo jeszcze dławik. Kompensuje nam wpływ szczeliny na osłabienie indukowanej SEM w zakresie górnych częstotliwości, a potencjometrem dobiera się odpowiednie podbicie tych częstotliwości. No i wzmacniacz odczytu tranzystorowy. To jest fragment schematu magnetofonu ZK-146, którego będziemy tor odczytu badać w dalszej części filmu za pomocą generatora i oscyloskopu. Po prostu z oryginalnego schematu wymazałem niepotrzebne części, żeby nie wprowadzać zamętu. Sygnał z głowicy odczytywany jest wprowadzany na dwustopniowy wzmacniacz, który niski sygnał z głowicy nam wstępnie wzmacnia bez żadnej obróbki i korekcji. I tak, wzmacniacz, który nam jest wzmacniaczem korekcyjnym, składa się z tych dwóch tranzystorów i tej pętli sprzężenia zwrotnego. Tutaj widzimy wyjście, przez ten styk jest połączone z emiterem tranzystora T3. Tak, tak jest to narysowane, żebyście to widzieli. Tam eliminowałem te styki, ale wszystkich nie wymazałem. Styki są do przełączenia trybu pracy tego magnetofonu. Tak samo tutaj na wejściu też zostawiłem styk. I tak, nachylenie charakterystyki, czyli ta korekcja podstawowa, to odpowiedzialność tego kondensatora C15. R29, ten rezystor, wypłaszcza nam tą charakterystykę w zakresie basu, koryguje nam tutaj w tym zakresie. To jest nachylenie podstawowe, a tu wypłaszczenie w zakresie basu. Charakterystykę średnich tonów, czyli troszeczkę zmniejszenie nachylenia tej krzywej, odpowiedzialny jest rezystor L25. Natomiast ten obwód to kompensacja strat głowicy powyżej 10 kHz. Mamy także włączoną tutaj indukcję, która nam kompensuje wpływ szczeliny, tak jak w magnetofonie Tonette. Czyli zadaniem wzmacniacza odczytu i jego korekcji częstotliwościowej jest kompensacja takiego sygnału, który mamy odczytany bezpośrednio z głowicy magnetycznej, czyli na wyjściu
tego wzmacniacza wstępnego, do takiego kształtu, żeby otrzymać na wyjściu równomierną charakterystykę częstotliwościową. Mówiąc inaczej, taka charakterystyka tego wzmacniacza sprawia, że sygnał, który odczytaliśmy z głowicy, że amplituda sygnału fonicznego otrzymanego z taśmy jest stała w funkcji częstotliwości. W nowych magnetofonach, które mają głowice o niebo lepsze od Tonette czy ZK-140, wprowadza się jeszcze jeden element, to jest kondensator C2 tutaj na tym schemacie, który nam ogranicza zawartość wysokich tonów. Ponieważ te głowice zdolne są do odczytywania częstotliwości 15 i 16 kHz i trzeba skorygować zawartość wysokich tonów, żeby ta krzywa nie pięła się w nieskończoność do góry. I dlatego też najczęściej charakterystyka odczytu dzielona jest na takie fragmenty, a stałe czasowe ustalane są przez odpowiednie elementy RC. I tak najczęściej mamy takie stałe czasowe i one są dobierane ze względu na typ taśmy, czy to taśma żelazowa, chromowa, czy też może tak zwana metalowa typ 4, także od prędkości przesuwu taśmy przed czołem głowicy, plus dodatkowo korekcja basu. Tutaj mamy fragment schematu magnetofonu TCK570 firmy Sony i jest to wzmacniacz odczytu, który zrealizowany jest na układzie scalonym, na wzmacniaczu operacyjnym i dla taśmy metalowej i chromowej jest inna korekcja aniżeli dla taśmy żelazowej. Załączenie tego tranzystora powoduje zwarcie tego oporu do masy i tym samym zmiana charakterystyki tego filtra, czyli zmieniamy nachylenie krzywej w zakresie średnich tonów. Zmieniamy innymi słowy korekcję. Inna korekcja biasu powoduje inne nachylenie środkowej części tej charakterystyki. W magnetofonach, gdzie występuje kilka prędkości przesuwu taśmy, albo na przykład mamy dwa rodzaje taśm, jak TC280 od Sony, mamy trzy prędkości przesuwu taśmy i mamy korekcję dla taśmy żelazowej i dla taśmy special. Mamy odpowiednie przełączniki, które nam korekcję odpowiednio dobierają nachylenie tych krzywych po to, żeby odtwarzana taśma była w sposób prawidłowy. Tu widzimy playback equalizer, on jest zgodnie z tym znaczkiem regulowany, przestawiany i za pomocą kilku przełączników możemy dostosować charakterystykę takiego wzmacniacza odczytu do żądanych parametrów. To jest schemat tego magnetofonu, a my zajmiemy się jednym małym fragmentem. I tak mam wydrukowany fragment schematu magnetofonu TK280 od Sony. Ten magnetofon ma trzy prędkości przesuwu taśmy. 4,76, 19 i 9,5 cm na sekundę. Ma także przełącznik rodzaju taśmy, taśma żelazowa, czyli normal, i taśma special, czyli z dodatkami chromu. I tak ten magnetofon, ten przełącznik ma dostępny z panelu przedniego, jest to przełącznik suwakowy, a ten przełącznik jest to przełącznik, który przesuwany jest dźwignią zmiany prędkości. I jak widzimy, zaznaczyłem
w jakich pozycjach aktualnie znajdują się te przełączniki, ale to nie jest takie istotne. Ważne jest to, że charakterystyka wzmacniacza odczytu zmieniana jest poprzez przełączenie cewki dla różnych prędkości i dołączenie do układu rezonansowego odpowiednich wartości kondensatorów. I w ten sposób pętli sprzężenia zwrotnego zmieniamy odpowiednio ukształtowanie charakterystyki. I to jest cała tajemnica, w jaki sposób jeden magnetofon z jednym wzmacniaczem odczytu może odczytywać kilka rodzajów taśm i może pracować z kilkoma prędkościami. Po prostu w pętli sprzężenia zwrotnego występuje przełącznik, zmienia taki przełącznik przez dodanie pojemności charakterystykę, jej stałą czasową. A żeby zbadać tor odczytu, bocznikujemy głowicę rezystorem 10 ohmów, a sygnał z generatora podajemy przez rezystor 1 kiloohm. Oraz badamy oscyloskopem sygnał na wyjściu gniazd liniowych. I jak widzimy, założona przez producenta charakterystyka częstotliwościowa odczytu dla magnetofonu ZK-146 stereo powinna przebiegać w taki sposób. Sprawdzimy, czy w moim magnetofonie ta charakterystyka ma taki przebieg. Musimy podać z generatora 10 mV jako częstotliwość wzorcową 1 kHz i zmierzyć napięcie wyjściowe na gnieździe uniwersalnym, które powinno wynosić 60 mV. I do tego napięcia się odnosić przy badaniu charakterystyki częstotliwościowej odczytu. Zakłady radiowe Kasprzaka podały też tabelkę, przy jakich częstotliwościach dokonywać pomiarów. My sobie troszeczkę to rozszerzymy, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś zakłóceń i wahnięć częstotliwości. Jak widzicie, w magnetofonie są polutowane rezystory. Sygnał jest pobierany z wejścia, czyli z generatora. Ustalamy sobie poziom odniesienia, czyli częstotliwość 1 kHz. Odczytujemy wartość. Na wyjściu jest to 72 mV. I przestrojamy sobie generator do częstotliwości 40 Hz. Bo od tego zaczynamy pomiar. Hz 485 mV 50 Hz 483 mV 60 Hz 470 mV i tak dalej. Pomiar skończony, wartości zapisane, trzeba wyliczyć decybele. Decybele już wyliczone, jak widzicie, przy niskich częstotliwościach mamy wysokie wzmocnienie.
Częstotliwość odniesienia to jest 1 kHz i potem mamy osłabienie częstotliwości i ponowne wzmocnienie i na skraju pasma mamy ucięte wzmocnienie, to jest 18 kHz. Zaraz to narysuję. Czarna krzywa jest to krzywa, która jest określona normą dla prędkości przesuwu taśmy 9,5 cm. Natomiast czerwona krzywa to jest krzywa zmierzona. Jak widzicie, odstęp od oryginału to jest w okolicach 0,5 do 1 dB. Mamy 1 dB, tu mamy 0,5 dB. To jest po prostu narysowana prosta. Gdyby to były mierzone te częstotliwości tutaj, mielibyśmy ładną krzywą. No i obniżenie dość znaczne, minus 1 dB dla 18 kHz. Czyli troszeczkę ta góra jest szybciej obcinana niż założenia producenta. I tak właśnie bada się charakterystykę odczytu zgodną z normą. To jest dla taśmy żelazowej przy prędkości przesuwu taśmy przed czołem głowicy 9,5 cm na sekundę. W następnym odcinku zajmiemy się generatorami, ponieważ będzie to potrzebne do przeanalizowania generatora prądu podkładu. Mamy kilka generatorów różnych, dlatego w bardzo dużym uproszczeniu omówię Wam te układy elektroniczne. My generatorami zajmiemy się na poziomie szkoły średniej, dlatego przedstawimy sobie tylko kilka generatorów i omówimy sobie podstawy ich działania. Jak widzieliście, prostym badaniem można sprawdzić charakterystykę wzmacniacza odczytu. Po omówieniu generatorów zajmiemy się wzmacniaczem zapisu, gdyż jest on troszeczkę bardziej złożony. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się spodobał, pamiętajcie i do następnego razu.